przechodzimy do projektu numer 3. Podjęcie uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok. I czy ktoś z Pani tego poprosił? Przechodzimy do projektu numer 3. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pan Radny Zuchowski. W tym projekcie uchwały mamy do czynienia z przesunięciem na rok bieżący niewykorzystanych środków w kwocie 30 tysięcy złotych dotyczących wspólnej z samorządem powiatowym realizacji projektu analiza ruchu samochodowego drogowego na terenie miasta. Jak dobrze pamiętam, było to podjęte przeszło pół roku temu. W tej chwili mamy do czynienia z dosyć, moim zdaniem, dziwną sytuacją, a mianowicie informacji, jaką Pani Burmistrz dzisiaj nam przekazała, dobrze sobie zanotowałem, 6 lipca ma się rozstrzygnąć wybór oferty tak na opracowanie projektu przeprawy mostowej przez kanał nasz Delgi-Rzymski. Nie? To co ma się rozstrzygnąć 6 lipca? Okej, okay, no to dobrze. To w takim razie pytanie moje jest takie. Skoro mamy się zająć teraz, czy może inaczej, skoro został ogłoszony przetarg na wybór projektanta, który zrealizuje koncepcję przeprawy mostowej przez kanał, a nie mamy opracowanej analizy ruchu samochodowego, to chciałbym wiedzieć, jak projektant przystąpi do tego i w którym miejscu ma projektować most przez kanał. Tak jakby zabieranie się od tyłu, może to jest i zdrowe w dzisiejszych czasach, ale na przyszłość raczej nie. Albo najpierw, tak, budowa od dachu, jak mi koleżanki koledzy odpowiadają, budowa domu od dachu. Ja nie jestem zwolennikiem takiego działania, dlatego zadaję pytanie przy okazji tych zmian w budżecie. Dlaczego przez tyle miesięcy nie podjęto żadnych działań, aby przystąpić do takiej analizy ruchu samochodowego? Tym bardziej, że powiat też swoje pieniądze wyasygnował. 60 tysięcy przesuwamy. Nie zrealizowaliśmy, przesuwamy. Mamy w tej chwili, proszę Państwa, koniec czerwca, pół roku minęło. I nie wiemy, kiedy będziemy mieć tą analizę ruchu samochodowego, a potem się okaże, że zapłaciliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych dla projektanta, który nam pokaże, że most powinien być w tym miejscu. A analiza ruchu drogowego pokaże nam, że most ma być w innym miejscu. I co? Pieniądze tak naprawdę zostały, moim zdaniem, wówczas niewłaściwie wydane. Pan burmistrz, proszę. Przepraszam. Pan radny Jemek. Pani burmistrz, na temat analizy ruchu samochodowego na terenie miasta Giżycka mówiłem na początku kadencji, blisko 2 lata temu. Przez pół roku wspólnie, korzystając z poparcia radnego Wodzia, drążyliśmy temat. W końcu zechcieliście Państwo uznać nasze racje, została podjęta uchwała. Tłumaczyliśmy, że domu nie zaczyna budować się od dachu, a dom zaczyna się budować od fundamentu. Że najpierw trzeba zrobić projekt założenia do tego projektu i potem coś robić. Dzisiaj słyszę, że ma zapaść rozstrzygnięcie w sprawie projektu przeprawy mostowej. Czarek Piotrowski mówi to, co ja mówię. Pani burmistrz, krótkie pytanie. Proszę określić datę, skoro są pieniądze. Proszę określić datę, kiedy zostanie ogłoszony przetarg czy konkurs na wykonanie tej analizy. Rzuciłem hasło. Zwróćcie się do okolicznych uczelni technicznych. Tam są specjaliści, którzy za naprawdę dobre pieniądze są w stanie przygotować taką analizę. Temat wałkujemy od 1,5 roku. Natomiast jeżeli chodzi o podświetlenie płatki, temat się pojawił w ciągu 2 tygodni projektu uchwały i podświetlenie płatki zaistniało. Czegoś tu nie rozumiem. Co jest ważniejsze dla mieszkańców miasta? Podświetlenie pylonów płatki? Czy zlikwidowanie korków, zlikwidowanie absurdów w ruchu miejskim? Jeżeli mam zagłosować za tą zmianą w budżecie, to bardzo proszę o określenie daty,
do której zechciecie Państwo, ja mam wrażenie, że Pani Burmistrz mnie nie słucha. Ja bardzo przepraszam, to jest prawie. Mam wrażenie, że to jest na zasadzie pisz na berdyczu. Niech sobie pogada. Ja bardzo bym prosił o określenie daty, do której Pani Burmistrz zechce się zobowiązać do wykonania takiej analizy. Są pieniądze, jest uchwała. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dokonać tej analizy. A tak to możemy przenosić z jednego rocznego budżetu na następny budżet środki w kwocie 60 tysięcy złotych. Nie rozumiem tego oporu. Jeżeli już Pani Burmistrz tak zależy, to proszę bardzo. I ja jestem autorem projektu, Pani Burmistrz jest autorem projektu. Ja nie muszę figurować jako pomysłodawca. Ale zróbmy to wreszcie, a nie wałkujmy temat przez półtora roku. Pan radny Krykowski w tym temacie rozumiem, tak? Chce uzupełnić? Tak, oczywiście. Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję bardzo. Dodam tylko parę zdań. Jak byłem przeciwny udzieleniu absolutorium pani Burmistrz, między innymi za to sprawę, która nie została wykonana w 2011 roku. Analiza ruchu drogowego w mieście, która miała być zrobiona. Może komuś się wydawać, że te 30 tysięcy to jest naprawdę kropelka w szklance wody, ale tak naprawdę chyba już dość tych kropel, bo jest to, jeśli chodzi o środki finansowe, no 30 tysięcy do 70 lat, ktoś pomyśla, co to jest. A uważam, że my jako radni nie powinniśmy zapominać właśnie o takich drobnych rzeczach, które warunkują pod nasze codzienne funkcjonowanie w mieście i naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana ministra. Szanowni Państwo, Szanowni Panowie Radni, czasem mam wrażenie, że Wy tak, akurat zwracam się do Panów Radnych, bo jesteście tak skupieni na przygotowaniu się do wystąpienia, że absolutnie nie słuchacie, co mówi Pani Burmistrz, czy co mówię ja w ogóle. Więc jeszcze raz i proszę, Panowie, słuchajcie, nie myślcie teraz o tym, co ja zareagujecie na moje wystąpienie, tylko skupcie się na tym, co ja mówię. Przeczytam Wam jeszcze raz, co Pani Burmistrz powiedziała, informując Was o realizacji budżetu. Bez względu, Panie Burmistrz. Analiza przez... Czarek, proszę, skup się. Analiza przestrzenno-ekonomiczno-środowiskowa zasadności budowy nowego połączenia komunikacyjnego. Planowany termin składania ofert, szanowny panie Jelec, 6 lipca 2012 roku. Myślę, że to w krótkich słowach to jest odpowiedź na wasze ciężkie, dociekliwe zdania, pytania. A teraz dlaczego tak późno? Ano dlatego, że przypomnijcie sobie Państwo, że chyba z pół roku temu dałem Państwu między innymi, zaproponowałem, weźcie udział, ocencie, podyskutujmy o specyfikacji naszego ogłoszenia. Nie dostałem żadnej, najmniejszej odpowiedzi, natomiast na kolejnej sesji, a że to do kitu, to niedobre, że to zasiadło. To z jednej strony takie partnerstwo burmistrzu z radnymi, a z drugiej strony, do strony formalnej, powiat musiał podjąć uchwałę, musiało zostać przygotowane porozumienie i to porozumienie musiało być na końcu podpisane. A jeżeli już zostało podpisane porozumienie, to była podstawa do umieszczenia tej kwoty w budżecie miejskim, co zostało zrobione dzisiaj. Rada Powiatu podjęła uchwałę, nie pamiętam na której sesji, ale w tym roku. Niezwłocznie jak Rada Powiatu podjęła uchwałę, przygotowaliśmy porozumienie i podpisaliśmy stosowne porozumienie powiatu. Pan radny Jarosław, bardzo proszę. Panie burmistrzu, nie przypominam sobie, żebym otrzymał od pana zaproszenie na jakiejkolwiek rozmowy w tym temacie. Przypominam sobie półtora roku temu spotkanie zorganizowane tu na tej sali z komendantem policji, ze starostą i osobami, które znają się na organizacji ruchu drogowego. I pragnę przypomnieć, panie burmistrzu, że organem wykonawczym rady nie są radni, a jest burmistrz i jego zastępca. Macie cały aparat urzędniczy do tego, żeby wykonać uchwały rady. Macie prawo, a nawet nie obowiązek, zaproponować radzie jakieś tam rozstrzygnięcie wykonania i proszę nie imputować mi, że to ja jako radny mam obowiązek przygotować panu projekt jakichś działań, które mają zmierzać do wykonania uchwały rady. Ja rozumiem frustrację, że przez półtora roku nie dało się załatwić prostego tematu, ale nie rozumiem też, że ważniejszym tematem było na przykład oświetlenie płatki, jak analiza ruchu drogowego w mieście Giżycko. Proszę przejechać się o godzinie 15 ulicą Nowowiejską ze skrzyżowaniem ze Świderską i Obwodową. Proszę spróbować tam wjechać na szosę obwodową. Proszę stanąć i czekać na wjazd na ulicę Obwodową na rondzie na ulicy 1 Maja. A proszę teraz przyjechać, bo ja z domu do swojej kancelarii, gdzie piechotą idę 10 minut, jadę w tej chwili 15 minut. Proszę przejechać się ulicami miasta i konia z rzędem temu, gdzie Giżyczanie, którzy wyjechali z tego miasta 3-4 lata temu,
nie mogą trafić w określone miejsce, bo jest plątanina zakazów, nakazów, zakazów zatrzymywania się, zakazów wjazdu. Znaki postawione bez głowy, oznakowanie poziome bez głowy. Panie Burmistrzu, to rodzi frustrację. To rodzi frustrację nie tylko moją, ale i mieszkańców miasta. Więc proszę mi nie mówić, że jeżeli Pan nie potrafi należycie wykonać swoich obowiązków, to ten obowiązek za Pana powinien wiatr Pan. Dziękuję. Dziękuję. A naszego oświetla jest też kierowana do kancelarii. Jeszcze nie skończono. No. Pan Burmistrz raczył przytoczyć jeszcze raz to, co ma się wydarzyć, czy rozstrzygnąć 6 lipca, więc niedługo, za 2 tygodnie. Jak dobrze zrozumiałem, ma być to analiza, tak, koncepcji. Analiza przestrzenno-ekonomiczno-środowiskowa. Ale czego? Zasadności budowy nowego połączenia komunikacyjnego. Zasadności budowy nowego połączenia komunikacyjnego. Nie. Ja tylko zasadności budowy nowego połączenia komunikacyjnego, ale chodzi o most. Nie wiem, jakieś tam przenośne. Ale nie, no to chciałbym się dowiedzieć, co to jest to nowe połączenie komunikacyjne, no bo pan burmistrz zarzuca mi to, że nie słuchałem, a ja właśnie w swojej wypowiedzi w tym temacie przed paroma minutami stwierdziłem, że właśnie to zaproponowane przez Państwa postępowanie przetargowe z rozstrzygnięciem 6 lipca dotyczy budowy nowego mostu i chyba... Na ulicy Kolejowej dodają. To w takim razie dlatego zapytałem się, dlaczego Państwo zabieracie się za wydawanie pieniędzy dotyczące tylko samego budowy nowego mostu przy ulicy Kolejowej bez wcześniejszego podjęcia opracowania całej analizy ruchu samochodowego, ruchu drogowego w całym mieście, tak żeby było to ze sobą logicznie spójne. I w tym momencie pan burmistrz, przytaczając jeszcze raz nazwę tego postępowania przetargowego, chyba potwierdził, że mam rację, że Państwo zabieracie się do budowania domu od dachu. Przepraszam, ja nie widziałam tej dokumentacji, natomiast moim zdaniem, aby jakiekolwiek nawet połączenie zrobić, to musi być przeprowadzona wcześniej analiza ruchu drogowego. I moim zdaniem wydaje mi się i mam nadzieję, że tak jest w tej dokumentacji, że zanim zostanie podjęta jakakolwiek decyzja, a nawet sugestia, która będzie wynikała, to te badania, celem tych badań będzie właśnie analiza ruchu drogowego na terenie miasta, żeby wskazać najbardziej dogodne połączenia komunikacyjne w mieście. Czy ja dobrze rozumiem? Bo powiem szczerze, z dyskusji panów to tak jakbym była słuchała dwóch różnych tematów. Ale to... Więc ja mam tylko panie burmistrzu, żeby może... Skoro humanista rozumie, to rozumiem, że Czarek Kukowski też humanista. Żeby w jakiś sposób zakończyć tę dyskusję. Ale pani przewodnicząca humanista nie zrozumiała pana burmistrza. Zrozumiała. Panowie, proszę nie wkładać w usta pani burmistrzu, panie przewodniczący, tego czego nie powiedziała. Panowie, pozwólcie, że ja może sama wytłumaczę, co ja zrozumiałam jeszcze raz, jeżeli jest to jednak nie zrozumiałe. Nie widząc dokumentacji z wypowiedzi pana burmistrza i pani burmistrz, rozumiem, że będzie przeprowadzona całościowa analiza ruchu drogowego w mieście, aby na tej podstawie wysnuć wniosek, jakie są najbardziej dogodne połączenia w mieście. W tym przetargu. Ale mówimy o analizie, nie tak. Myślę jednak, że gdyby tak dogłębnie wniknąć, to ja proponowałabym chyba jednak zapoznanie się z tą dokumentacją. Wtedy myślę, że uniknęlibyśmy tych dyskusji. Bardzo proszę pan radny Krukowski. Ponieważ pani przewodnicząca, zadając pytanie panu burmistrzowi, od razu na nie odpowiedziała. Nie, ja przepraszam. Bo pani przewodnicząca powiedziała, że czegoś nie rozumie, prosi wyjaśnienia, a potem mówi, że już rozumie i już nie potrzebuje wyjaśnienia. Myślę, kolego radny, staram się nie być złośliwa. Natomiast myślę, że w tej chwili odpowiedź kolegi jest bardzo złośliwa w stosunku do mnie. Bardzo mi przykro. Starałam się ze słów i pana radnego, i pana burmistrza wyłuskać chociażby, myślę, że te miny też są zbędne, pozwolę sobie na to, wyłuskać się
to, co rozumiem, ponieważ mam wrażenie, patrząc na radę, że trochę się pomówiliśmy w tym wszystkim. Dokładnie. Dlatego byłabym wdzięczna kolego jednak za mniej złośliwości, a bardziej merytoryczną odpowiedź. Ja cały czas dążę do merytoryczności. Ale bardzo proszę, cały czas. Dobrze. Ponieważ pani przewodnicząca przerwała moją wypowiedź, więc teraz poproszę, żeby mnie nie przerwała, ja będę kontynuował. Żadnej złośliwości nie uczyniłem, natomiast skomentowałem to, co pani przewodnicząca wypowiedziała przed chwilą. Ja tak to zrozumiałem. To nie było żadna złośliwość. Natomiast chodzi mi o to, żebyśmy wszyscy wiedzieli jasno i czytelnie, czy rozstrzygnięcie złożonych ofert 6 lipca będzie dotyczyło analizy ruchu samochodowego w Giżycku, czy tylko samego połączenia nowego komunikacyjnego pod tytułem most na ulicy Kolejowej. No bo ja czegoś autentycznie tutaj już w tej chwili nie rozumiem. Pan burmistrz zamiast, no wydaje mi się, że mógłby w tym momencie przytoczyć warunki, jakie są postawione potencjalnemu wykonawcy ogłoszone i by to rozwiało wszelką wątpliwość, również moją, jak i mieszkańców. I tyle. Panie burmistrzu, proszę jedno zdanie. Żeby, szanowni państwo, żeby nie było cienia wątpliwości, nie przytoczę tutaj, bo to jest dokument paronastostronicowy, krótko, około 10 stron na pewno. Ale żeby nie było cienia żadnej wątpliwości, jutro w komórce radnego Piotrowskiego znajdzie się całe ogłoszenie, cała ta specyfikacji, a że to, jak mówię, dokument duży i to jest w tym momentami zabiły za zawsze te najistotniejsze punkty. I na kolejnej sesji myślę, że jeśli pan radny uzna za stosowne, będzie mógł się podzielić swoim wrażeniem. Dziękuję. Pan radny Naszkiewicz. Ja przysłuchuję wymianie pytań i odpowiedzi, szczególnie pana wiceburmistrza, to przypomina mi się taki papież, chyba Jan XXIII, który zapytany, ile ludzi pracuje w Watykanie, odpowiedział, gdzieś połowa. Tak mniej więcej wyglądają odpowiedzi. Pytanie było dosyć proste, no, czego dotyczy to zamówienie, tak? Czyli jeżeli to jest analiza środowiskowo-przestrzenna i tak dalej, to my chcemy wiedzieć, jaka ta przestrzeń jest i jakie środowisko. Natomiast, bo ja tę dokumentację od pana burmistrza kiedyś otrzymałem, znaczy pośrednio, pokazałem to osobie, która zajmuje się projektowaniem i wyraźnie powiedziała, że to jest kwestia okolic kanału i połączenia z drogą krajową, natomiast całe Śródmieście i reszta nie jest objęta tą analizą. Panie burmistrzu, przepraszam, jeśli za to pan udziela pan głosu, z tej wypowiedzi wynika, że niezbędne jest spotkanie wszystkich zainteresowanych prawnym tym tematem, aby tutaj w tej sali przy użyciu materiałów projektora przedstawić tę całą specyfikację. Wtedy myślę, nie będzie wątpliwości, spróbujemy może nawet w czasie przerwy ustalić taki termin, żeby w jak najszybciej czasie mogło się to odbyć. Tak? Pan burmistrz, proszę. Ja absolutnie traktuję dyskusję merytoryczną, więc powiem tak, jak powiedziałem, było takie pytanie akurat na wczorajszej komisji, Wojtek był na poniedziałek, nie musi być na wszystkich, to jest oczywiste. Więc informuję jeszcze w związku z tym publicznie was, państwa, to wszyscy. W naszej ocenie, czy te 60 tysięcy nie wystarczy na analizę ruchu na terenie całego miasta. W związku z tym w zleceniu będzie zakreślony obszar miasta dość spory, obejmujący dzielnicę za kanałem Giżyckim oraz kończący się mniej więcej na placu Grunwaldzkim z tej strony miasta. Natomiast jeśli się okaże, że oferty będą tanie, że będą poniżej tego progu, jakie mamy pieniądze, to analizę rozszerzymy na pozostałą część miasta. Dziękuję. Pan radny Jarec. Ja tylko króciutko. Ja bym chciał uzyskać deklarację, w jakim terminie ten szczęśliwy fakt nastąpi. Czwarty raz, bo nie usłyszałem. Chciałbym usłyszeć w pierwszym, drugim, trzecim. Pani burmistrz, proszę. Pozwolę sobie odczytać z tej informacji, którą na początku składałam. Analiza przestrzenno-ekonomiczna środowiskowa zasadności budowy nowego połączenia komunikacyjnego. Planowany termin składania ofert 6 lipca. Planowany termin realizacji 4,5 miesiąca od podpisania umowy. Myślę, że w listopadzie będziemy mogli zaprezentować to opracowanie. Pan radny Jarec? Ciśnie się na usta takie rosyjskie przysłowie. Czy odstrojowo, bo odstrojowo? Ja pytam o analizę układu komunikacyjnego miasta, a nie pytam o analizę przeprawy mostowej.
To już wiem. 6 lipca nastąpi rozstrzygnięcie ofert. Natomiast my tutaj rozstrzygamy o pieniądzach na analizę układu komunikacyjnego. I chciałbym się dowiedzieć, kiedy ten szczęśliwy moment nastąpi, gdzie zostanie ogłoszony jakiś konkurs, przetarg na wykonanie takich analiz. Ja polegam na tym, że się nie zrozumieliśmy. Każdy z nas ma na myśli te same pieniądze, ale dwa różne opracowania. A polegam na tym, że się nie zrozumieliśmy właśnie w momencie, kiedy, tak jak mówił mój zastępca, pół roku temu przekazał Państwu takie dane, z czym zamierzamy wystąpić do oferentów. I było tam naprawdę dokładnie wszystko opisane. I szkoda, że wtedy nie dyskutowaliśmy na ten temat, tylko teraz, kiedy już my mamy to w budżecie i kiedy już doszło do bardzo konkretnych rozstrzygnięć. Merytorycznie też koledzy je co? Jeszcze. Jednym zdaniem jeszcze spróbuję wyjaśnić Państwu wszystkim, a wszystkim koledzy radnym Andrzejowi jest sobie. Analiza służy czemuś. Więc to nasze opracowanie będzie obejmowało analizę ruchu, a na końcu będą z tej analizy wypływały wnioski, gdzie jest potrzeba i gdzie warto zrobić przeprawę mostową. Panie burmistrzu, ja miałem znakomitą nauczycielkę języka polskiego. Naprawdę, proszę mi wierzyć. I ona mi nauczyła interpretacji wypowiedzi tak, jak one brzmią literalnie. W uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok w dziale 900 zwiększenie wydatków o kwotę 120 tysięcy złotych pochodzi z niewiele i tak dalej na realizację następujących zadań. 60 tysięcy złotych na zakup opraw oświetlenia ulicznego i 60 tysięcy złotych na analizę ruchu samochodowego na terenie miasta w okresie do 2025 roku. Tytuł zamierzenia, które Państwo mówicie, że rozstrzygnie się 6 lipca, brzmi zupełnie inaczej. Więc jeżeli chcecie w dalszym ciągu postępować w ten sposób, że używać sformułowań definiujących jakieś przedsięwzięcie, a potem wmówić radnym, że to przedsięwzięcie ma zupełnie inne znaczenie i charakter i zakres, proszę bardzo, ale ja na to nie pójdę. Dziękuję. Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Pani burmistrz jeszcze? Sprostowanie. Bardzo proszę. To pani prosi, bardzo proszę. Bardzo proszę, pani burmistrz. W takim razie ja wniosę autopoprawkę do tego projektu, żeby nie było żadnych niedomówień. Uzasadnienia. Tak. Wniosę nie do projektu, tylko do uzasadnienia projektu. No ale jest to część, która może rzeczywiście wprowadzić w błąd. 60 tysięcy w dziale 900 zwiększenie wydatków o kwotę 60 tysięcy złotych na analizę przestrzenno-ekonomiczno-środowiskową zasadności budowy nowego połączenia komunikacyjnego. Uzasadnienie, ale ja szukam potem załącznika, w którym to ma być rozdziale. Dokładnie. Nie, to jest dział 900, ale który rozdział? 995. 900? 95. Czyli ma być to... Pozostała działalność? To jest załącznik numer 1, 90.095, paragraf 2320, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami. To jest w kwocie 30 tysięcy złotych z powiatu. A po stronie wydatków. Pozostałe działalności, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.
Tak, panie starczy, dobrze? Dobrze mieć. Wydatki związane z akcją startowych działań. Pan radny, po prostu widzę, że jeszcze chciałbym zabrać głos w tym temacie. Bardzo proszę. Tak, bo w takim razie pani burmistrz, w tej chwili drogą autopoprawki chcę zmienić treść nazwy merytorycznej tego zadania. No tak, no w uzasadnieniu to jest nazwa merytoryczna zadania inwestycyjnego, czy wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Ale dobrze, to przepraszam pani skarbnik, źle się wyraziłem, poprawiam się. Nazwa zadania statutowego jednostki, tak jak jest to w tym paragrafie. Ale to ja mam takie pytanie do pani burmistrz. To proszę nam przytoczyć, jaka jest treść uchwały samorządu powiatowego, który wyasygnował połowę z tych 60 tysięcy złotych, czyli 30 tysięcy, na jakie zadanie? Na to zadanie, jakie państwo teraz drogą autopoprawki chcą wnieść, czy na analizę ruchu samochodowego w mieście? Bo jak rozumiem, intencją radnych było, aby analizie poddać całe miasto, a nie tylko 30% jego, czy 25% skoncentrowanych do centrum. Bo tak naprawdę to będzie most i w promieniu 100 metrów od mostu i nic więcej. To może 150, no to najbliższy skrzyżowy. A gdzie mamy analizę całego ruchu samochodowego w mieście, łącznie z, powiedzmy sobie, z koncepcją zatok postojowych, miejsc parkingowych, miejsc do zatrzymania się, z koncepcją bezpiecznych skrzyżowań i tak dalej, i tak dalej. Więc to było chyba naszym tarcą, drodzy państwo radni, bo w tej chwili ja mam jeszcze takie wrażenie, że zaczynamy być manipulowani słowami pod potrzeby bieżące w tylko uchwalenia budżetu. Przepraszam, mam takie nieodparte wrażenie. Czyli ja myślę, że tutaj właśnie brak precyzji spowodował to całe zamieszanie, bo jak ja dobrze pamiętam, radny Jelec od początku mówił o analizie całego ruchu samochodowego i bynajmniej jeżeli chodzi o mnie, to ja głosowałem za takim zadaniem, a nie za wycinkiem tego zadania. Ponieważ jest wiele powodów, ale między innymi ekonomiczny. Pan burmistrz Czekarowski mówi, że uda się zaoszczędzić. A jeżeli się nie uda zaoszczędzić, to co? Będziemy mieli analizę tylko dla części miasta, a reszta dalej będzie taka nieprzypasowana do tego. Wydaje mi się, że wtedy idziemy w tym kierunku. Pomysł był dobry, moim zdaniem, przeanalizować całe miasto i wyciągnąć z tego wnioski i na podstawie między innymi tych wniosków wskazać nową przeprawę. Natomiast analiza dla części miasta, no, wydaje się wydatkiem celowym. Panie burmistrzu, nie gadamy sobie nawzajem, bo pana komentarze są bardzo nie na miejscu i chyba pan robi to specjalnie. No i po co? Natomiast uważam, że jeśli byśmy mówili, że mamy zaplanowane 60 tysięcy, ogłośmy przetarg. Ja bym tak zrobił na pana miejscu, na miejscu pani burmistrz. Ogłosiłbym przetarg na analizę ruchu samochodowego w mieście całym, w mieście Giżycko, w obrębie jego granic administracyjnych. Spłynęłyby oferty, wiedzielibyśmy, jakie są potencjalne koszty takiego opracowania, a my i tak mamy przeznaczonych 60 tysięcy w budżecie. W momencie, kiedy najniższa złożona oferta cenowo przekracza nasze możliwości, unieważniamy przetarg, bo takie mamy prawne możliwości. Zgodzicie się państwo ze mną, prawda? Ale już mamy rozpoznanie i nie tracimy czasu. A w tej chwili co? Będziemy mieć jedną koncepcję tylko na most i okolice, a potem będziemy czekać nie wiadomo na co i znowu o półtora roku, czy co najmniej rok minie. Pani radna. Tak, proszę państwa, przysłuchuję się tym wypowiedziom. Ja odnoszę takie wrażenie, pani burmistrz, że chcecie państwo coś zrealizować własnego bez nas. Chcę powiedzieć jasno i czytelnie, nie róbmy tego. Proszę zastosować się do tego, co żeśmy zaproponowali. To, że my siedzimy z tej strony stołu, to nie znaczy się, że nie jesteśmy obywatelami i mieszkańcami Giżycka. My też chcemy i muszę uwierzyć dobrze dla wszystkich nas. I nie tłumaczmy nic, tylko jeżeli była analiza i wszyscy żeśmy jako radni zaakceptowali, trzymajmy się tego zadania. Nie wprowadzajcie nic swojego, bo my się czujemy w sposób fatalny traktowani. Dziękuję. Po raz kolejny powiem to, co mówiliśmy na komisjach. Słuchamy państwa i żeby nie dyskutować to rozbędnie, informuję państwa, że ogłosimy
zapytanie, konkurs, bo to nie jest przetarg do zamówień w sezonie publicznym w Kopieńczej Progu, z zakresem całego miasta. Tylko jak wrócimy do dyskusji, czy czas jest marnowany, to proszę, no proszę, proszę poparać to pana jeszcze. Wy nie widzę więcej osób w dyskusji. No co kama? Pani radna Popielu, bardzo proszę. Nie będę opowiadała pani burmistrzowi, ale mam propozycję. Zróbmy tutaj dyskusję na ten temat. Nawet sesję taką zróbmy. Jak to widzimy? Co chcemy? Przecież rozmowa prowadzi do czegoś, a nie konflikt, czy jakieś niejasne tutaj tłumaczenia. Bardzo o to państwa proszę. My chcemy, jako radni. Naprawdę chcemy. Dziękuję. Zanim udzielę głosu panu radnemu sekcji, pan radca karny. Proszę państwa, no trochę takie trzeba jeszcze kulisy z wszystkiego. No, tu jest w porozumieniu z powiatem. No, mówimy tu przy kamerach, ale trudno. I powiat może tylko realizować zadania powiatowe, a państwo chcecie zadania miejskie, dróg miejskich, więc tu proszę też ostrożnie, no bo możemy stracić te 30 tysięcy z powiatu, więc musimy to wszystko jakoś ubrać słowa odpowiednio, osiągnąć co chcemy, ale również uzyskać współfinansowanie. Pan radny sekretarz, proszę. Żeby się nie zgodzę z wypowiedzią i pana burmistrza, i pana radcy prawnego. No, po pierwsze, deklaracja w tej sprawie była podjęta ponad rok temu, to grubo, dwa roku minęło, także to nie radni marnowali czas, który upłynął. Natomiast wracając do wypowiedzi pana racji prawnego, większość dróg w tym mieście należy do powiatu. Jak na te 40 parę kilometrów dróg, które w mieście jest 5-6 kilometrów należy do miasta, w ogóle to na obrzeże miasta. 11, okej, okay. Niech będzie 11. To na obrzeże miasta, centrum, to są drogi mimo wszystko podatowe. Poza tam powiedzmy sobie tą bodajże Owsianą, Nadbrzeżną i Unii Europejskiej, to są miejskie, któreśmy tam zamienili, potem odprowadzili. Dlatego też i tak uważam, że ta analiza jest spóźniona przynajmniej o 2 lata, z tego względu, że już ta przebudowa i ulicy Warszawskiej, i placu Grunwaldzkiego spowodowały zmiany w tym mieście. Moim zdaniem wcale nie należy, bo jak się przygląda ulicy Warszawskiej, to robi się bardzo wąziutka, gdyby się to jeden największy parking w mieście, plus to samo dotyczyło będzie placu Grunwaldzkiego i wprowadzenie tam rondla, nie wiem po co tak naprawdę, czy było to konieczne, a wręcz uważam, że było zbędne, bo można było zrobić w sposób zupełnie inny, przewracając uwagę historyczny, gdzie był przejazd przez placu Grunwaldzkiego, to można było też tam rondę zrobić. Natomiast przy zamkniętym praktycznie rzecz większość dnia w moście obrotowym, to centrum będą korki tak czy inaczej. Także ta analiza jest już spóźniona, ale uważam, że jest potrzebna. Dlatego też cieszę się, że pan burmistrz powiedział, że jednak całe miasto będzie objęte tą analizą i że pieniądze się na to być może znajdą. Tylko pewnych rzeczy już nigdy się nie da naprawić, mleko się wylało, nie ma co nad nim płakać, to teraz trzeba się zastanowić, jak to racjonalnie poukładać i finansowo, i merytorycznie, żeby to było z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję pan radny Kiciński. Proponuję powoli kończyć już ten temat, bo wydaje się, że musimy ochłonąć i trochę zastanowić się, o co nam chodzi. Przez to nieszczęśliwe sformułowanie tego zadania mamy teraz kłopot, o co komu chodzi. I wydaje mi się, że to jest tak. Niemożliwe jest uzasadnienie konieczności budowy mostu bez analizy ruchu w mieście. W związku z tym to zadanie nie może być wykonane bez tej analizy. Prawdopodobnie ta analiza będzie. Czy ona będzie zrobiona dogłębnie czy po łebkach, to już jest inna sprawa. To jest kwestia pieniędzy i umowy z tym wykonawcą. W związku z tym, jeżeli ona będzie rzetelnie wykonana, to tą analizę będziemy mieć. Natomiast dla potrzeb współpracy z powiatem temat został sformułowany jak został i wychodzi w tej chwili z tego na duży problem. Przełóżmy tę dyskusję, ale zróbmy jeszcze dyskusję w przyszłości na ten temat, nie za długiej. Moim zdaniem nie możemy się silić, teraz są czasy kryzysu pieniędzy mało, nie możemy się silić, żeby wykonywać kompletne, kompleksowe analizy miasta, bo z kolei analizy ruchu w mieście nie można wykonać w oderwaniu od analizy ruchu w województwie, no bo to się wiąże z siecią dróg i tak dalej. Nie silimy się na analizę ruchu drogowego w całej Polsce, zróbmy to, co dla nas jest najważniejsze, możliwe do wykonania w ramach tego zadania, ale coś zróbmy. Dziękuję. Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Przepraszam, z autopoprawką czy bez? Jeżeli kolega pozwoli mi do
dokończyć zdanie, to Hołada, mam nadzieję, rozwieje swoje wątpliwości. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 3 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok, za autopoprawką Pani Burmistrz w uzasadnieniu, proszę o danie głosu. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, to proszę. A może jeszcze? Proszę o wyniki głosowania. 14 osób za, 4 osoby przeciw, 3 wstrzymały się, projekt został przyjęty.